Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o mojej aktualnej pielęgnacji włosów po ścięciu, przy zmianie fryzury, jak je stylizuję, jakie kosmetyki używam, jakie sprzęty mi pomagają w tym, żeby zadbać o moje włosy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Odkąd obcięłam włosy, dostaję od Was bardzo dużo pytań. Chcecie wiedzieć, czy zmieniły się kroki w mojej pielęgnacji, czy dbam jakoś inaczej teraz o włosy. Przede wszystkim, jakie układam, jakie fryzurki stosuję, no i też jakie kosmetyki pojawiły się właśnie w mojej aktualnej pielęgnacji. Także zaczynamy. Jeśli jesteście gotowi, przechodzimy do konkretów. Czy zmieniły się kroki pielęgnacyjne? Nie. Cały czas myję głowę, myję włosy w dwóch etapach, czyli pierwsze mycie to jest mycie samych włosów i drugie mycie to jest mycie skóry głowy. Zawsze po umyciu włosów nakładam odżywkę. Suszę włosy cały czas suszarką, prostuję je, raz w miesiącu robię peeling skóry głowy i też staram się raz w tygodniu lub też dwa razy w tygodniu, to rzadko wychodzi, ale czasami też jest raz na dwa tygodnie, nałożyć taką mocniejszą maseczkę, posiedzieć sobie w niej w pół godziny, czasami nawet dłużej, żeby te moje włosy jednak fajnie wyglądały i miały taki ładny kolor. Ja też posiadam włosy farbowane, jak doskonale wiecie, farbuję je w domu przy użyciu farby Marion Natura Styl numer 623 czekoladowy blond, bo też bardzo często pytacie o tę farbę. Ona kosztuje niecałe 7 zł, jest dostępna w drogerii Natura i daje taki kolor, który zazwyczaj widzicie na filmach. Tutaj w kamerze, kiedy nagrywam tak stacjonarnie, ten kolor wydaje się ciemniejszy, natomiast w takim dziennym świetle, czasami kiedy poświeci słońce, ten kolor nabiera takiego odcienia lekko czekoladowo-czerwonego. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. No i też długo się utrzymuje, mimo tego, że teraz po ścięciu moich włosów myję głowę częściej. A dlaczego częściej? No przede wszystkim dlatego, że nie wiążę włosów. Bo kiedy miałam długie włosy, to zazwyczaj ta moja pielęgnacja wyglądała tak, że pierwszy dzień myłam włosy, cały dzień starałam się chodzić we włosach rozpuszczonych. Niestety w związku z tym, że moje włosy są przetłuszczające się od skóry głowy, już w drugiej części dnia te włosy były obciążone, już czułam od skóry głowy, że już zaczynają się przetłuszczać i bywało też bardzo często tak, że wieczorem musiałam włosy związać. Na następny dzień, w związku z tym, że moje włosy były bardzo długie i też dużo czasu zajmowało mi ich przygotowanie, mycie, stylizacja i tak dalej, raczej włosy wiązałam albo w kucyk, albo też na cebulkę, bo było mi tak po prostu wygodniej i już kolejnego dnia starałam się włosy znowu umyć. Ja nigdy nie myję moich włosów wieczorem, absolutnie nie chodzę spać w mokrych włosach, to jest w ogóle zabójstwo i coś potwornego, co możecie dla nich robić. Ja włosy myję rano, robię to zazwyczaj podczas porannego prysznica i wtedy bardzo ważne jest to, żeby myć włosy w tak jak one rosną, czyli nie w ten sposób, że wkładamy głowę do umywalki lub też do wanny, o tak, i myjemy sobie w odwrotną stronę, dlatego że tych włosów wtedy więcej wypada, one są bardziej obciążone. Staramy się jednak myć głowę, myć włosy w taki sposób, żeby ta woda opadała na nie, tak? I wtedy dokładnie je sobie tutaj myjemy. Też co jest ważne, ja nigdy ręcznikiem nie przecieram skóry głowy, nie robię czegoś takiego we włosach, nie. Raczej staram się delikatnie odcisnąć nadmiar wody w ręcznik i dopiero zabieram się za suszenie. No i teraz tak, jeśli chodzi o suszenie, to korzystam już od kilku dobrych miesięcy, jak nie od roku, albo nawet więcej, z tej oto suszarki marki Philips. Ja już Wam o niej opowiadałam, jestem z niej bardzo zadowolona, szybko suszy włosy, też ma tutaj te dodatkowe funkcje nawilżenia i tak dalej, i tak dalej. Ja mam powłączone wszystko, co jest możliwe i tak też suszę włosy. Nigdy nie robię tego na najmocniejszej opcji, jeśli chodzi o ciepło. Raczej to jest ta średnia
moc ciepła, a na wykończenie też czasami przełączam sobie na zimny podmuch wiatru, tego powietrza, żeby jeszcze zamknąć łuski włosa i one wydawały się takie właśnie piękne i błyszczące. Dobra, to jeśli chodzi o suszarkę, jeśli chodzi o prostownicę, to od jakiegoś czasu korzystam z prostownicy marki Philips i to jest ta sama seria co suszarka. O, żeby było jasne. Oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do tych, do wszystkich produktów, o których będę opowiadała, więc jak będziecie czymś zainteresowani, to sprawdźcie sobie w opisie. Także prostownica. I co jeszcze? Kilka innych gadżetów, o których Wam zaraz opowiem przy okazji stylizacji moich włosów. Pokażę Wam dwa sposoby. Pierwszy to jest taki, który dzisiaj widzicie, czyli najprostszy, taki codzienny sposób, jak dbam o moje włosy, jak je prostuję, suszę i tak dalej. I drugi to jest taka opcja, którą stosuję w momencie, kiedy na następny dzień nie chcę myć moich włosów albo też nie mam czasu. Ten drugi sposób zajmuje mi około 10 minut, a mam tutaj na myśli tworzenie fal właśnie na takiej długości włosów. No dobrze kochani, zanim jednak przejdziemy do stylizacji włosów i tych moich sposobów na nie, pokażę Wam kosmetyki, które w ostatnim czasie stosowałam. A pierwszy z nich to jest szampon od marki Sezderma. I to jest szampon, który ma pomagać włosom przy ich nadmiernym wypadaniu. Może nie tyle je powstrzymywać, chociaż tutaj też producent twierdzi, że tak może być, ale sprawiać, że mimo wszystko te włosy nie będą nam tak często wypadały. On ma dbać o skórę głowy, dbać o same włosy, nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych w składzie, natomiast zastosowana nanotechnologia, jak to bywa w przypadku marki Sezderma. I ja już mam czwarte opakowanie w tej chwili, które zużywam. Wiem, że taki pierwszy objaw, który może się pojawić w przypadku tego oto szamponu, jeśli będziecie go używać, to to, że podczas tej pierwszej kąpieli może Wam wypaść nieco więcej włosów. Dlaczego tak się dzieje? Zazwyczaj jest to spowodowane tym, że ten szampon oczyszcza nam skórę głowy i bardzo często na tej skórze głowy, jeśli nie wykonujecie regularnych peelingów skóry głowy, robi się taka galaretkowata warstwa, która zaczopowuje, zatyka ujścia mieszków włosowych i przez to też te włosy czasami są, no zwyczajnie mówiąc, sklejone, tak jakby przyklejone do skóry głowy. Ten szampon sprawia, że oczyszcza nam się skóra głowy właśnie z tej galaretkowatej warstwy i przez to też przy takim pierwszym, drugim użyciu tego szamponu możecie mieć wrażenie, że tych włosów Wam więcej wypadło. Później ten proces się ustabilizuje, ale tak jak mówię, to się może zdarzyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie wykonujecie regularnie peelingów skóry głowy. Ja w tej chwili stosuję taki peeling raz w miesiącu i jest to niezastąpiony mój ulubiony peeling marki Bandy z serii Triho Aesthetic. Ja już nie mam tego problemu, chociaż powiem Wam, że kiedy zaczynałam taką świadomą pielęgnację skóry głowy i włosów i zrobiłam sobie badania u trychologa, to się okazało, że u mnie na skórze głowy też była ta galaretkowata warstwa. Ja jeszcze wtedy nie znałam tego szamponu, więc stosowałam peeling od Bandy, stosowałam wtedy szampon fizjologiczny do skóry głowy, bo pojawił się taki objaw, że bardzo często tutaj czułam, że coś mnie swędzi. Tych włosów rzeczywiście bardzo dużo wypadało. Dlatego też zaczęłam się interesować, co jest przyczyną. Okazało się, że badania, jeśli chodzi o hormony, witaminy i tak dalej, wszystkie były dobre, a okazało się, że właśnie problem leżał w tej skórze głowy. I odkąd stosuję ten szampon, jest świetnie. Oczywiście wypadają mi włosy, bo jest to naturalny proces i codziennie tych włosów trochę wypada. Ale w tej chwili jest bardzo dobrze, a nawet powiedziałabym, odkąd zmieniłam fryzurę, jest lepiej. Ale też jest lepiej z tego względu, że przede wszystkim nie wiążę moich włosów. Staram się. Raz na jakiś czas zrobię sobie koczek, bo moje włosy już zaczęły, słuchajcie, odrastać. No nie da się tego ukryć, że już są dłuższe niż ta pierwsza długość, którą mogliście widzieć od razu po ścięciu. I już jest też taka długość, że mogę sobie
podpiąć ten, zrobić sobie ten koczek, chociaż z tyłu muszę jeszcze tam wsówki, słuchajcie, wpinać w dużej ilości, żeby te włosy też nie wychodziły, ale staram się tego nie robić i jednak noszę włosy rozpuszczone, co też sprawia, że te włosy mniej się łamią i nie mam też, nie widzę takiego efektu, że tych włosów więcej wypada. O, dobra, rozgadałam się. Czyli tak, pierwsze mycie to jest u mnie ten szampon. Od tak naprawdę targów fryzjerskich, które miały miejsce w październiku, stosuję dwa produkty jednej z moich ukochanych marek, czyli Moroccan Oil i tutaj widzicie szampon oraz odżywka. I to są dwa produkty nawilżające, które też dbają o kolor włosów. Ja w ogóle uwielbiam tę markę, u mnie sprawdza się fenomenalnie i lubię też do niej wracać. Także mam tutaj te dwa produkty i widzicie w takiej mojej codziennej pielęgnacji to są te trzy produkty, jeśli chodzi o mycie włosów. Co prawda, te już mi się kończą, więc mam zapas. Zapas, kolejne dwa produkty i to będzie moja druga ulubiona marka, fryzjerska, profesjonalna, też już u mnie widzieliście, a mianowicie marka Joico. I mam tutaj serię, jedną z tych najnowszych serii, które pojawiły się w ofercie Joico, czyli Defy Damage. I to jest seria, w której również zastosowano, można by było powiedzieć, nanotechnologię, chociaż nie do końca jest to nanotechnologia, a stosowanie liposomów, które głębiej wnikają do wnętrza naszego włosa i też przenoszą substancje aktywne, ale również wnikają, co jest najważniejsze, do cebulek i je odżywiają. Więc mam tutaj szampon ochronny, który będzie dbał również o kolor moich włosów, jak i o ich strukturę i do tego odżywkę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale we vlogu, w którym byłam właśnie na targach fryzjerskich, pokazywałam Wam moje zakupy i pokazywałam Wam wtedy zestaw tego szamponu i odżywki od Moroccan Oil. I w tym zestawie był jeszcze taki maleńki spray o pojemności 50 ml i to jest również spray, który ma chronić włosy przed stylizacją, chronić kolor i tak dalej. I powiem Wam, że ten spray bardzo fajnie się u mnie sprawdził. Przede wszystkim opcja tego, że wystarczy spryskać włosy i później je stylizować, jest naprawdę niesamowicie wygodna. Ale co zauważyłam, to, że jeśli chodzi o włosy farbowane, zwłaszcza takie, które farbujemy przy pomocy nieprofesjonalnych farb, czyli tych, które są dostępne w drogeriach, ten kolor zazwyczaj bardzo szybko nam spływa, zwłaszcza jeśli codziennie myjemy nasze włosy. A powiem Wam, że dzięki temu maleństwu i przy pomocy szamponu i odżywki z tej serii Moroccan Oil właśnie do włosów, które mam włosów koloryzowanych, nie zauważyłam tego efektu, żeby ta farba tak szybko spływała mi z włosów, żeby znikała i też ten kolor się bardzo szybko zmieniał. Także jestem z tego zadowolona, chociaż mam już zamiennik tego maleństwa i jest to kolejny raz marka Joico i też jeden z moich ulubionych preparatów ochronnych. On działa nie tylko ochronnie, jeśli chodzi o koloryzację czy stylizację, ale również chroni włosy przed promieniowaniem. I tutaj już mamy opcję kremu. Kremu wystarczy odrobinka, bardzo wydajny produkt, smarować w dłonie, nanieść na włosy. Jest tak. Jeszcze jeden kosmetyk, który stosuję również podczas takich codziennych stylizacji, pielęgnacji moich włosów, to jest kultowy olejek Kuracja od Moroccan Oil. Ja go kupiłam, żeby Wam nie skłamać, w zeszłym roku. Tak mi się wydaje, podczas targów fryzjerskich. On ma przydatność 18 miesięcy i to jest pojemność ta duża 100 ml z pompką. A słuchajcie, ja go stosuję codziennie i jeszcze mi zostało tyle. Także jest to bardzo wydajny produkt, nie jest tani, ale włosy są po nim obłędne. Skoro wspominałam Wam o masce, to też pokażę Wam maskę, którą aktualnie stosuję i jest to już drugie opakowanie. Maska od René Furterer, nawilżająca do włosów i rzeczywiście włosy po tej masce są przepiękne, niesamowicie miękkie, gładkie, błyszczące, uwielbiam ten produkt. On jest dostępny, kiedyś był dostępny w perfumeriach Sephora, nie wiem czy marka René Furterer jest nadal tam dostępna, ale ja zamawiam sobie na Dermo Cosme Shop, bo tam jest właśnie ta marka.
cudowna maska, naprawdę cudowna. Lakier do włosów, bo to też, o to też non-stop pytacie. Cały czas niezmiennie, od kilku dobrych miesięcy, jak nawet nie dłużej, marka Nivea, seria Current Hold, lakier granatowy, czwóreczka. Uwielbiam. Przy włosach takich jak moje, czyli przy ciemnych włosach, nie zostawia takiego nalotu, takiego pyłku białego. Jeśli macie ciemne włosy, to na pewno wiecie, o co mi chodzi. Ja tego nie znoszę. Poza tym on też nie skleja włosów i nie robi, jak ja to mówię, takiego kasku na głowie, że jak dotkniecie, to te włosy są po prostu masakrycznie twarde. Ale to, co jest ważne, lakier działa. Utrwala, daje fajne wykończenie, te włosy są błyszczące, nie są matowe, nie ma tego pyłku, bardzo ładnie pachnie i też jest niedrogi. Bo ja zazwyczaj kupuję kilka opakowań, kiedy są na promocji, na przykład w Naturze, i wtedy płacę za niego niecałe 10 zł, więc się opłaca. Szczotka do włosów niezmiennie, cały czas Tangle Angel. Kocham, uwielbiam tę szczotkę, jak dla mnie rewelacja przy moim typie włosów, jest super. No i teraz na zakończenie już tych wywodów na temat wszystkich gadżetów i kosmetyków pokażę Wam jeszcze dwa gadżety, a w sumie to szczotka, która służy mi do modelowania moich włosów. I jest to znowu Moroccan Oil szczotka, którą też kupiłam sobie na targach w promocyjnej cenie. Chyba to była ta największa opcja, jeśli chodzi o średnicę szczotki. I ja ją wtedy kupowałam z myślą o moich długich włosach, bo jeszcze nie planowałam ścięcia. Ale przyznaję, przy moich krótkich włosach, przynajmniej przy tej długości, ta szczotka również bardzo dobrze się sprawdza. No i moje drogie panie, coś, co każda z Was powinna w domu mieć. Czyścik. Czyścik do szczotek. Każdego rodzaju szczotek to jest w ogóle must have i bez tego nie ma mowy o wyciąganiu włosów ze szczotki. Banalnie proste. Wyciągamy wszystkie włoski z każdej szczotki, musicie to mieć. Dostępne jest w Rossmanie za, nie pamiętam ile ja, za ile ja go kupiłam, coś albo około 10 zł, albo około 15 zł. Ale wiecie co? Zdradzę Wam jeszcze taki mały sekret. To jest świetna opcja do wyciągania włosów z odpływu. Zamiast bawić się i wyciągać tam pojedyncze włosy, które nam wypadają podczas mycia, wystarczy przeciągnąć tym czyścikiem, wyciągnie Wam wszystko. Zaoszczędzacie czas, stres i możecie dbać o to, że Wasi mężczyźni nie będą narzekać, że zostały włosy w odpływie. Co wiem od Was, bardzo często Wam się zdarza i wiem to też po sobie, jak czasem zapominam wyciągnąć tych włosów z odpływu. Także czyścik i nie będzie wymówki. No dobrze, to teraz czas przejść do tych dwóch stylizacji włosów, o których Wam opowiadałam, i zacznijmy może od tego, jak przygotowuję moje włosy, jeśli chodzi o taką codzienną stylizację, to co dzisiaj widzicie. Po pierwsze, mycie głowy, suszenie, przeczesuję włosy szczotką, a następnie spryskuję je właśnie tym sprayem z Moroccan Oil. Za chwilę będzie to krem z Joico. Kolejny krok, łapię za suszarkę i delikatnie podsuszam moje włosy. Podsuszam, nie suszę, bo za moment będę te włosy modelować na szczotce. No i właśnie, tutaj zaczyna się moment, kiedy dzielę sobie włosy na trzy partie, spinam je przy pomocy klamerki. Zaczynam zawsze od dołu, czyli tych najkrótszych włosów, i wyciągam je na szczotce. A bardzo proste, zajmuje mi to dosłownie kilka minut, staram się jednak, żeby wyciągając te włosy na szczotce, delikatnie je unieść. Wtedy też macie wrażenie, że te włosy są odbite od nasady. Lying awake with the sob of an emptiness you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. I can't stand to feel this way. My body's creeping out your name. Didn't want to say goodbye to you, bye to you, but you're gone. I love it, go. Pictures of you in my head.
Kolejny krok to jest kolejna partia, znowu suszenie i na zakończenie trzecia partia włosów. Wszystkie staram się unieść od nasady. Też nie skupiam się na tym, żeby te włosy były jakoś idealnie podkręcone. Po prostu je dosuszam na szczotce, na tej grubej szczotce i staram się właśnie unieść od nasady. Jak widzicie na filmiku, ja tych włosów mam dosyć sporo i też nie lubię takiego efektu ogromnego kasku, więc na zakończenie, wykończenie mojej codziennej stylizacji włosów, sięgam po prostownicę. Zawsze nastawiam na najwyższą moc. W moim przypadku i w przypadku tej prostownicy jest to 200 stopni Celsjusza, bo robię to szybko. Ja mam też oporne włosy i taka temperatura jest mi potrzebna. Nastawiam prostownicę i prostuję włosy, nie na całej długości, staram się to robić tylko na tej zewnętrznej części włosów, od środka są to zdecydowanie same końcówki. No i kiedy już włosy są wyprostowane, ostatnim elementem jest grzywka, którą staram się w różne momenty zaczesać. Na razie mam tę grzywkę za krótką, zapuszczam ją, chciałabym ją troszkę inaczej wycieniować, więc zobaczymy jak to będzie. Muszę tę grzywkę jakoś ułożyć i kiedy już włosy są wyprostowane i ja jestem zadowolona, to delikatnie spryskuję je lakierem. Tak wygląda moja codzienna stylizacja włosów, to teraz przejdźmy do fal, loki, które robię na tym moim bobie, takim krótkim, średnim bobie. O, i tutaj znowu przychodzi mi z pomocą moja prostownica, nie robię loków na lokówce, bo wtedy one mają taki skręt, który nie do końca mi odpowiada, więc prostownica to jest bardzo dobre rozwiązanie. I teraz w przypadku boba, mojej długości włosów i tego, że dzień wcześniej włosy prostowałam na temperaturze 200 stopni, staram się jednak prostować, robić włosy, loki na temperaturze 175 stopni. Czasem, kiedy widzę, że włosy są mimo wszystko oporne, kiedy jest dosyć duża wilgotność, wtedy włączam znowu 200 stopni. Nie nakładam na włosy absolutnie nic przed robieniem loków, żadnych pianek, produktów do stylizacji i tak dalej, nie, dlatego że zależy mi na takim efekcie, żeby włosy miały fale, nie loki, a powiedziałabym fale. I znowu zaczynam od dzielenia włosów na kilka części, zaczynam od tych, które są od wewnątrz, najbardziej od wewnątrz, podkręcam je w różnym kierunku. Nie ma to absolutnie znaczenia, w którą stronę te włosy będę wykręcać, jak robić te loki, nie, bo to nie chodzi o to, żebyśmy wyglądały jak baranek, czy też jak włosy do komunii, absolutnie nie. Chodzi o to, żeby ten skręt był taki luźny, żeby to były luźne fale, więc nie ma tutaj żadnego znaczenia, w którą stronę będziemy włosy wykręcać. No i zobaczcie, tak to wygląda, tak przygotowuję moje włosy, kręcę je z każdej strony, robię sobie przedziałek na bok i na zakończenie jest podkręcenie grzywki. To, co również muszę tutaj zwrócić, na co muszę Wam zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, że włos po takim skręcaniu na prostownicy jest dosyć ciepły i jeśli będziecie włos po skręceniu przytrzymacie chwilę w ten sposób, to on dłużej utrzyma swój skręt, ponieważ ja nie chcę, żeby ten włos miał taki mocny skręt, wtedy od razu puszczam włosy i on już się delikatnie rozprostowuje, ale co jest ważne, to też to, że przy takim skręcaniu loków prostownicą warto je jeszcze spryskać lakierem. Ja to robię warstwowo, czyli kiedy skończę tą dolną część moich włosów, pryskam lakierem, przeczesuję jeszcze grzebieniem, żeby rozczesać te fale i zaczynam kolejną warstwę włosów. Na zakończenie znowu rozczesuję włosy, żeby to było jak najbardziej naturalne, żeby te loki nie były poskręcane, posklejane. Wykańczam całą fryzurę przy pomocy lakieru i gotowe. Without you, wearing the t-shirt you let, but it no longer smells like you do. I can sense you feel this way. My body's weeping now.
No dodam jeszcze, że w momentach, kiedy na przykład widzę, że te włosy są takie już oklapnięte na następny dzień i też fale nie zawsze układają się tak, jakbym chciała, to jeszcze lubię delikatnie od nasady podtapirować włosy. Ale tak dosłownie odrobinę, kilka pasm, wtedy te włosy też fajnie się unoszą. I pamiętajcie, że jak będziecie tapirować włosy, to dodajcie troszeczkę lakieru pod włosem. Wtedy on jeszcze mocniej się utrzyma i też sprawi, że będzie tak jakby może nie lżejszy, ale uniesiony od nasady. No i nie ma takiej możliwości, żeby na następny dzień albo wieczorem nie umyć włosów, bo po takim lakierowaniu, po takim prostowaniu, czy też po takim skręcaniu i jeszcze tapirowaniu, no nie oszukujmy się, te włosy są obciążone. Słyszałam taką opinię, że jeśli położymy się spać, to z dużą ilością lakieru we włosach, ich nie wyczeszemy, to wtedy włosy są podatne na łamanie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w moich wcześniejszych filmikach, kiedy opowiadałam wam o pielęgnacji moich długich włosów, wspominałam wam również o tym, że ja zawsze wieczorem wyczesuję moje włosy przy pomocy szczotki, która ma włosie z dzika. Ja nigdy nie chodzę spać z takimi natapirowanymi, nalakierowanymi włosami, nawet kiedy te włosy mam spięte w kucyk, czy mam spięte w koczek, zawsze wieczorem, ponieważ nie myję głowy wieczorem, tak jak już sam wspomniałam wcześniej, ale zawsze wieczorem staram się te moje włosy dobrze wyczesać, rozczesać i dopiero mogę iść spać. Przepraszam Was, że znowu się tak rozgadałam, ale chciałam ująć wszystko to, co najważniejsze w tym jednym filmie, bo tak jak mówię, odkąd zmieniłam fryzurę, cały czas są pytania. Co, jak, gdzie i kiedy. Więc mam nadzieję, że teraz rozwiałam Wasze wątpliwości. Wiecie, co stosuję, co się u mnie sprawdza, produkty, do których regularnie wracam, gadżety, jak stylizuję moje włosy. Być może ten filmik pomoże Wam w podjęciu decyzji, czy ścinać, czy też nie ścinać. Ale ja Wam powiem, że jestem bardzo zadowolona z mojej obecnej fryzury i już myślę o umówieniu się do fryzjera, bo znowu chciałabym coś przy niej pokombinować. Nie wiem, czy moja druga połówka to zaakceptuje, ale pomysł jest. Być może ten filmik pomoże Wam również w tym, żebyście wiedziały, jak stylizować Wasze włosy, jak sobie z nimi radzić, albo też po jakie kosmetyki sięgać. Ja nie jestem fanką naturalnej pielęgnacji, jeśli chodzi o włosy, ponieważ wiem, że w moim przypadku się to nie sprawdza, dlatego też lubię sięgać po fryzjerskie produkty, takie bardziej chemiczne, czasami z silikonami. Dzięki temu moje włosy wyglądają dobrze i co najważniejsze, ja dobrze się w nich czuję i też dobrze wyglądam. Dziękuję Wam kochani za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca tego filmu i oczywiście zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!